wszystkim! Cześć, panie psiego patrolu! To ja, Rex. Och, może mnie jeszcze dobrze nie znacie, ale jestem nowym członkiem psiego patrolu. Pochodzę z miejsca, gdzie żyją jeszcze dinozaury. Jak mało kto potrafi się na nich znać. Potrafię im pomóc. Właśnie patroluję okolice. Patrzę na moją mapę i wydaje się, że wszystko jest w porządku. Żaden dino akurat nie potrzebuje pomocy. Przyjaciele, może chcecie mnie lepiej poznać? Może chcecie lepiej poznać Dino Rescue, czyli zupełnie nową serię psiego patrolu? Na pewno niedługo dołączy do mnie Marshall, Chase, Sky, Zuma, Rubble, Rocky i wszyscy razem będziemy ratować dinozaury. Będziemy im pomagać. Ale najpierw specjalnie dla Was mała niespodzianka. To będzie wyjątkowy odcinek. Pokażę Wam niespodzianki z psiego patrolu. Naprawdę wielką kolekcję do uzbierania z Mystery Dino, z tajemniczym małym dinozaurem. Też tak jak ja, lubicie niespodzianki? Szczególnie takie, bardzo tajemnicze. Nie wiadomo, na co będziemy mogli trafić tam w środku. Niebieskie pudełeczko i czerwone pudełeczko. W środku samochód, no i Mystery Dino, czyli nasza Dino niespodzianka. Już się nie mogę doczekać moich nowych Dino przyjaciół. Zobaczycie, dinozaury wcale nie są takie straszne. Jak się je bliżej pozna i zrozumie, to mogą być nawet Waszymi przyjaciółmi. Patronaż, radę da, już jedzie Wam z pomocą. Jak się widzi takie niespodzianki, to od razu chce się zaśpiewać. Tylko teraz, którą otworzymy jako pierwszą? Niebieską czy czerwoną? Niebieską, czerwoną? Może czerwoną? Bo przypomina mi troszeczkę Marszala. Otwieramy pudełko i jak to będzie wyglądać? Czy faktycznie w środku będą jakieś figurki? Czy wyskoczy nam dinozaur? O wow, zobaczcie jak to wygląda! Jak ten nowy pojazd z psiego patrolu. Taki wielki transportowiec. Aby się dostać do środka... Halo, halo, dino, jesteś tam? Musimy otworzyć to pudełko. I są dwie saszetki! O, ja myślałam, że będzie prawdziwe jajo dinozaura. Tutaj i tutaj. Najpierw otwórzmy tę saszetkę, bo wydaje mi się, że tutaj jest psiaczek. Tidim, tidim, tidim. Uwaga, uwaga. I oto on! Taram! Dzielny pies policyjny. Super wytropi zawsze cel. Czyli? Oczywiście Chase. Jaki ładny strój ma ubrany. A z jakim dino był Chase w środku? Zobaczmy. O, z takim pięknym pomarańczowym! Z tego co pamiętam, to ten dino jest roślinożercą, więc chyba nic złego nam nie zrobi. Woli jeść rośliny, trawę, gałęzie i liście. I może nawet jakieś owoce. Ale piękny! O, nasza dino kolekcja! Otwórzmy zatem ten drugi zestaw, tym razem jest on niebieski. Obyśmy tylko trafili na coś innego w środku. Ale pojazd wygląda tak samo. Ma super duże kółka. A w środku niespodzianka. Tadam, tadam, tadam. To co, znowu zaczynamy od figurki psiaka. Bo czuję, że jest w tej saszetce. I ta figurka to... Zuma! Na, 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 na! Zuma, psiak wodny, który nie boi się pływać, nurkować, ma motorówkę na wodę i przepiękny pomarańczowy strój.
Na pewno się znajdą dino jakieś wodne, którym Zuma przyjdzie z pomocą. Piękny, jeden z moich ulubionych psiaków, taki brązowy. Ale to nie koniec, bo tutaj czuję dinozaura, który był razem w tej niespodziance. Różowy kolor, jaki piękny. Ojej, zobaczcie na to. Jaki piękny dinozaur. To jest również dino roślinożerny. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba nazywał się brachlozauru? Coś takiego. Nie jestem pewna. Mam mega długą szyję, tego jestem pewna. Po to, aby sięgać najlepsze listki, które rosną najwyżej drzew. Ponoć one są najsmaczniejsze. Zuma, cześć! Jak świetnie, że do mnie dołączyliście! Dzięki mnie będziecie więcej wiedzieć na temat dinozaurów. Juhu! Ojej, cześć! Wiesz co? Ja się trochę boję tych dino. Są bardzo duże, a niektóre mają przerażające paszcze. Nie bójcie się. W moim świecie dino to przyjazne stworzenia. Nic złego wam nie zrobią. No, chyba się zdenerwujecie. Ale tak na pewno nie będzie. Mój dinoskaner nie pokazuje żadnego zagrożenia. Nie bójcie się, dinozaury nic złego nam nie zrobią. Oj, no bo wiesz co, Rex, bo my jesteśmy takimi mini psiakami i trochę się boimy jednak. Hej, hej, Zuma! Zuma, co ty tam robisz? O rany, co tam tak wysoko się dzieje? Ale super! Patrzę przez noktowizor. Jak tutaj jest pięknie! Są lasy, jeziora, rzeka, a nawet góry. Wszystko dookoła. O rany! Widzę dinozaura! Jaki wielki! Z taką długą szyją. Właśnie sobie zajada jakieś listki. Ale piękny jest ten dino świat. Zgadza się, Zuma. Dino świat to wspaniałe miejsce. Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Ja, pomimo tego, że do poruszania potrzebuję specjalnych kółek, radzę sobie tutaj świetnie. A dinozaury, którym pomagam, to moi wielcy przyjaciele. Słyszałem? Czy to był dźwięk? Och, wydobywający się z paszczy wielkiego dinozaura. O, Rex, tu jakiś dino idzie. O, poczekaj, sprawdzę. O, faktycznie, zbliża się tyranozaur, ale tutaj nie podejdzie. Chyba idzie nad rzekę zapolować na jakieś ryby. Ewidentnie jest głodny, dlatego wydaje takie dźwięki. Dźwięki? Które są przerażające. Kochani, nie bójcie się. I wy również, kochane dzieciaczki. Zapewniam was, dinozaury nic złego wam nie zrobią. Wręcz przeciwnie. Dzięki nim nauczycie się bardzo dużo o dawnej, dawnej prehistorii. Wtedy, kiedy jeszcze nie było ludzi, psów, a żyły tylko dinozaury. Psiaki, zostańcie tam. Ja pędzę sprawdzić, co z tym tyranozaurem. W razie czego poproszę was o pomoc. Do usłyszenia! Pa, pa! Patronaż radę da, już jedzie nam z pomocą psiaki, a w zasadzie dinopsiaki, prosto z dinokrainy, które teraz zagoszczą na moim kanale. Do usłyszenia, kochani, w kolejnych odcinkach Dino Psiaków. Pa, pa!